Cześć kochani, to ja Wojtuś Pietraszek. Wybaczcie tło, albo można powiedzieć raczej brak tła szarego, tylko ten syfik tutaj z tyłu. Pióreczka, nie? Gitarowa. To jest moje krótkie sprawozdanie z koncertu Children of Bodom, który się odbył 24 listopada w Krakowie, w klubie Studio. Tu oczywiście dowód też, czy dla tych, którzy nie byli. Bilecisko. Była miazga. Pierwsi grali chłopaki zespołu Medea. Troszeczkę się spóźniłem na nich, ale z tego co słyszałem, całkiem przyjemnie zagrali, naprawdę. Drudzy Decapitated. Okej, też dobrze zagrali, też fajnie. Była miazga dupy, jak ktoś tam lubi Decapitated. No i ostatnie, czyli Dreni, no po prostu, no było coś pięknego, jak oto oni zagrali, jak Alexi zaczął wychodzić na scenę, wszyscy klaskają, no to było naprawdę fajne. Zaczęli gdzieś koło 21, z tego co pamiętam, i było naprawdę bardzo fajnie. I muszę przyznać, że bardzo ważną i kluczową rolę to spełniały światła, bo były naprawdę rewelacyjne na tym koncercie. Strasznie mi się podobało właśnie to takie, ten kto był, to wiedział, te słupy, takie światła, które smyrały po ludziach. No to było naprawdę coś pięknego i oczywiście, jak widzicie, bez świateł to byłaby troszeczkę lipa. Muzyka by nie była tylko muzyką, tylko byłoby po prostu odklepywaniem kawałków, a ze światłami było naprawdę rewelacyjnie. No i tutaj jeszcze mam tylko taki krótki apel. No kurczę, parę osób pisało i się pytało, czy ja byłem na koncercie czy Drenów, bo chyba mnie widzieli. No to kurczę, podchodźcie do mnie, jak wiecie, że to ja, no bo to ja was, waszych twarzy nie znam. Nie widzę tam nikogo, znaczy to widzę tylko takie kółko. Więc jakby co, to podchodźcie do mnie i tam sobie zagadujcie coś, no bo to fajnie byłoby się spotkać poza ekranem monitora, tylko tak na żywca, było bardzo fajowo. I teraz posłuchajcie sobie i zobaczcie mniej więcej, jak wyglądał ten koncert. Przynajmniej kilka kawałków, jakie zamieszczam tutaj. Nie od początku, ale niektóre starałem się, żeby było jak najlepiej zrobione i jak najładniej. Oczywiście wybaczcie, to było kręcone moim telefonem komórkowym HTC jakimś tam, więc nie jest to rewelacyjna jakość, ale zawsze jakiś materiał poglądowy z koncertu jest. Oglądaj ta!